Cześć! Witaj na moim jogowym kanale. Nazywam się Mary Kate, a to jest nasze studio jogi online. Dzisiaj przed nami krótki power stretch, ale jeżeli interesuje Cię więcej praktyk, taka jak ta, albo dłuższych, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Zaczniemy sobie w pozycji siedzącej, więc usiądź wygodnie, odłóż dłonie na kolanach i na moment zamknij oczy. Zaczniemy sobie od trzech głębokich oddechów. Jeden. Dwa. Trzy. Powoli zacznij rolować ramiona do tyłu, przyciągając je do uszu i ściągając z tyłu, czując jak łopatki spływają po plecach. Powoli otwórz dłonie na matę i biorąc głęboki wdech, unieś dłonie nad głową. Z wydechem połącz dłonie i ściągnij je przed klatkę piersiową. Wdech do góry. Wydech dłonie na dół. Wdech. I wydech. Wdech, dłonie do góry. Na wdechu zegnij prawą rękę i ściągając prawy łokieć lewą dłonią, poczuj rozciąganie w prawym ramieniu. Oddychaj głęboko. Z każdym wdechem postaraj się zjechać dłonią jeszcze niżej po plecach. I powoli wypuszczamy ręce do dołu. Wdech, dłonie do góry. I na wydechu zmieniamy stronę. Ściągamy lewą rękę jak najniżej do dołu. Staramy odciągnąć się łokieć od głowy. Prostować plecy. I puszczamy. Z wdechem wyciągamy dłonie przed siebie i zakładamy lewą dłoń na prawą. Staramy się połączyć je przed sobą w pozycji orła. Ciągniemy łokcie jak najwyżej w stronę sufitu. Dłoń ciągnie do góry i czujemy, jak łopatki zjeżdżają po plecach. Oddychamy głęboko. I powoli wyplątujemy ręce, odkładamy na boki, lewa dłoń na matę i wyciągamy prawe ramię nad głową, sięgając na lewą stronę. Odkręcamy wzrok w kierunku sufitu. I staramy się odkręcać klatkę piersiową do góry. Płynnie zmieniamy stronę, wyciągając prawe ramię do góry, wzrok na sufit. Powoli wracamy do centrum. Z wdechem wyciągamy dłonie do przodu. Zakładamy prawe ramię na lewe i zahaczamy w pozycji orła. Staramy się połączyć dłonie i wyciągamy łokcie wysoko do góry.
Oddychaj głęboko. Poczuj, jak łopatki zjeżdżają coraz niżej. Jeszcze jeden oddech. I powoli wychodzimy z pozycji i wyciągamy się do prawego boku. Lewe ramię sięga za głowę. Wzrok na sufit. I płynnie na lewą stronę. Prawe ramię sięga za głowę. Czujemy mocne rozciąganie w bokach tułowia. Wracamy do centrum. Prostujemy lewą nogę do boku. Odkładamy prawą dłoń za siebie i z wdechem wypychamy biodra do góry. Otwieramy klatkę w stronę sufitu. Lewa ręka sięga do tyłu. Staramy się wypchnąć biodra jak najmocniej do przodu. Jeszcze jeden oddech. I z wydechem siadamy z powrotem. Stawiamy prawą stopę przy sobie. Łapiemy ją lewą dłonią. Podnosimy prawe ramię. I znowu opadamy na lewą stronę. Tym razem staramy się złapać za lewą stopę i odkręcamy klatkę piersiową do sufitu, wzrok do góry. Oczywiście to jest tylko kierunek ruchu. Możemy być tutaj, tutaj, a zmierzamy tu. Głęboki oddech. Powoli podnosimy się do góry, prostujemy prawą nogę do boku, przyciągamy lewą do siebie. Lewa dłoń za nami i wdech biodra do góry, prawa dłoń sięga do tyłu. Odkręcamy klatkę w stronę sufitu. Jeszcze jeden oddech. No i powoli wracamy na matę. Stawiamy lewą stopę na macie. Łapiemy prawą dłonią i lewa sięga do lewej stopy. A nawet do prawej. Głęboki oddech. Aktywnie się wyciągamy całym bokiem tułowia. Powoli wracamy do centrum. Przyciągamy prawą stopę do siebie. Obie stopy stoją przed nami na macie i wypychając się z dłoni za nami, podnosimy pośladki do pozycji malasany. Łączymy dłonie przed klatką piersiową i staramy się łokciami rozepchnąć kolana na zewnątrz. Możemy delikatnie pobujać kolanami na boki. Staramy się doprostować plecy, wyciągnąć jak najmocniej czubek głowy w kierunku sufitu. Otwieramy biodra. Oddychamy głęboko. Z wdechem podnosimy się do góry i stajemy w jeszcze szerszym rozkroku na macie. Z wydechem zginamy kolana, stopy są odkręcone na zewnętrzne krawędzie maty. Wyciągamy proste dłonie przed siebie, zakładamy lewą rękę na prawą i łapiemy je w pozycji orła. Łokcie ciągną do góry, a biodra zjeżdżają coraz niżej na dół. Pozycja orlej bogini. Oddychamy głęboko. Powoli prostujemy kolana. Ręce zostają tam, gdzie były. I skręcamy się na prawą stronę maty.
Bierzemy głęboki wdech i korzystając z wypchnięcia tylnej nogi, podrzucamy ją i przechodzimy do pozycji wojownika drugiego. Lewa noga mocno wyciąga się do tyłu, pięta wbija się w ścianę za nami, dłonie ciągną mocno do przodu. Biodra w jednej linii, noga, na której stoimy, może być zgięta. Oddychamy. I jeszcze jeden oddech. Powoli robimy duży krok do tyłu. Odkręcamy biodra z powrotem do boku. Rozplątujemy dłonie i przyciągamy pośladki na matę. Nie siadamy. Staramy się doprostować lewą stopę. Możemy zawsze wejść na palce prawej stopy. Jeżeli nie możemy utrzymać równowagi, możemy mieć dłonie na macie przed nami, a możemy połączyć je i korzystając z wypchnięcia odkręcić klatkę piersiową w stronę sufitu. Pozycja skandasany. Głęboki oddech. Otwarte biodro. Powoli przeniesiemy się na drugą stronę maty. Możemy w tym celu odłożyć dłonie przed sobą i korzystając z nich przenieść się na drugą stronę, albo spróbować zatrzymać dłonie przy sobie i samymi nogami odepchnąć się na lewą stronę. Zahaczamy mocno łokieć o kolano i odkręcamy klatkę piersiową, wzrok w kierunku sufitu. Oddychamy głęboko. Powoli podnosimy się do góry, skręcając się do boku. Wyciągamy dłonie przed sobą. Prawa dłoń zahacza się o lewą. I wypychając się z tylnej nogi, przechodzimy do wojownika trzeciego. Biodra w jednej linii, aktywna noga w górze. Ta, na której stoimy, zawsze może być zgięta. I dłonie ciągną do przodu. Zostajemy na kilka oddechów. Jeszcze jeden. Powoli robimy duży krok do tyłu. Odkręcamy stopy równolegle do siebie. I rozkładamy ręce na boki. Stopy na zewnątrz. Uginamy kolana. Pozycja bogini. Możemy odłożyć sobie dłonie na biodra, na uda. I jeszcze na moment poczuć siłę tej pozycji. Głęboki oddech. Mocne mięśnie brzucha. Powoli prostujemy nogi. Podchodzimy sobie stopami do mniejszego rozkroku. Zostawiamy stopy odkręcone na zewnątrz. I opuszczamy pośladki z powrotem do pozycji malasany. Głęboki oddech. Prosty kręgosłup. Głowa ciągnie do sufitu. Powoli odkładamy pośladki z powrotem na matę. I otwieramy nogi szeroko na boki, tak szeroko, jak nam pozwala nasze ciało. Bierzemy głęboki wdech, podciągamy dłonie do góry i z wydechem skłon do przodu. Przechodzimy dłońmi tak daleko, jak możemy. Możemy zostać tutaj i doprostowywać kręgosłup. Możemy spróbować odłożyć dłonie na przedramiona
Jeżeli jesteśmy super otwarci w biodrach, możemy oczywiście odłożyć się na matę. Tam, gdzie jesteśmy, zostajemy. Nogi aktywne, cały czas naprężone. Bierzemy 5 głębokich oddechów. Powoli rolujemy się do góry, kręg po kręgu. Przyciągamy podeszwy stóp do siebie. Pozwalamy swobodnie kolanom opaść na boki. Możemy nimi delikatnie poruszać dla rozluźnienia, strzepnięcia napięcia. Połączymy sobie dłonie. Przed mostkiem weźmiemy jeszcze jeden głęboki oddech. Namaste. Dziękuję bardzo za tę krótką, szybką praktykę. Mam nadzieję, że dobrze się czujesz, że Ci się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam na kolejne filmy i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce na macie.